Jesteśmy na remontowanym Orliku przy szkole podstawowej numer 3. Orlik powstał w 2014 roku, więc minęło już nieco czasu, 10 lat, w dużym skrócie mówiąc 10 lat. No niestety, tak jak wszystko się w życiu zużywa, także zużywa się nawierzchnia na Orlikach. Ale to cieszy, bo skoro nawierzchnia się zużywa, to znaczy, że ten Orlik jest w pełni wykorzystywany. Z doświadczenia wiem, że ciężko na niego się dostać. Orlik z racji wykorzystywania przez kluby sportowe, dzieci w czasie WF-u, przez amatorów piłki nożnej, ogólnie zdrowego trybu życia, wykorzystywany jest bardzo często. Ciężko na niego się dostać, ale to z perspektywy zdrowego stylu życia bardzo dobrze. Ta inwestycja w stosunku do tych, o których rozmawialiśmy wcześniej, jest nieco mniejsza. Całość tego zadania to około 800 tysięcy złotych przy 50% wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, ale oprócz nawierzchni wymieniliśmy tutaj także zepsute ogrodzenie, piłkochwyty. Będziemy także zmieniać oświetlenie na bardziej energooszczędne. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia utrzymania tego obiektu i kosztów, które ponosimy na utrzymanie całej bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście. Myślę, że to dobra inwestycja, będziemy trochę czuli się tutaj bardziej bezpiecznie. Przede wszystkim ten Orlik nabierze trochę nowego blasku i będzie służył przez następne lata.